Jak będzie wyglądać komunikacja miejska po otwarciu metra oraz czas na e-pop i rowerem do centrum, czy z nowymi ścieżkami rowerowymi, czy remont wiaduktu mostu Poniatowskiego oraz co z metrem na Karolin, terminy znowu się odsuwają. O tym nie tylko 27 marca, w niedzielę, mniejsza z tym. Zaczynamy! Cześć, tam wznosz i zapraszam was już teraz na kolejne wydanie Zmniejsza z tym. Dziś znowu trochę później, tym razem w niedzielę, ale spokojnie kolejne wydanie będzie wyjątkowo trochę wcześniej. Ale nie zmieniamy tematu, bo przechodzimy do dzisiejszego wydania Mniejsza z tym, czyli od awarii wind na stacjach metra. Cały czas stadion narodowy, winda numer 7, poziom 0-1. Zastanawiam się, czy znowu się coś tu nie zawiesiło, bo to trochę dziwne, aby cały czas ta sama winda miała problem z funkcjonowaniem, dlatego stopnia, że aż wejdziemy sobie na stronę główną i przejdźmy ze strony głównej w niefunkcjonowanie wind i zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądać. No cały czas tak to wygląda, no trudno, tak musi być. Dalej idąc, nowe stacje metra na Targówku, propozycji zmian w warszawskim transporcie publicznym. Oto zmówię. Ja pokrótce omówię, co tutaj jest zaproponowane, a swoje opinie i odczucia opowiem tylko do linii, z których faktycznie korzystam lub korzystałem jakiś czas. Bo z większości tych linii oczywiście nie miałem okazji korzystać, bo nasz transport w Warszawie jest ogromny. A ja wszędzie nie jeżdżę mimo wszystko, jakbyście mogli się spodziewać. Także linia 104, która będzie teraz jeździć od metro Brudno do Bereziny. Przyznaję się, taką linią nie miałem możliwości i przyjemności jeszcze ani razu jechać, przynajmniej nie pamiętam. Natomiast sam pomysł stworzenia pętli autobusowej metro Brudno, a tu trochę tych linii będzie zawracać, jest dosyć ciekawy według mnie. I od razu mówię, to nie są informacje ostateczne, to nie jest tak, iż w ten sposób będą jeździć już te linie autobusowe. Wszystko tutaj powiem, a propos nowych teraz autobusów, to są propozycje. Teraz już się odbywają zresztą konsultacje społeczne i można wysyłać swoje skargi i opinie do ZTM-u, aby odpowiednio stwierdzić, jak strategicznie są ich propozycje. Idziemy dalej, czyli linia 112, która po prostu pojedzie teraz ponownie Kondratowicza. I według mnie tutaj propozycja dla 112 jest całkowicie dobra. Akurat 112 jeżdżę często w weekendy na całej trasie właściwie, prawie do Karoli. Co nie zmienia faktu, że akurat już nie będę mógł tego robić po otwarciu metra. Ale ta zmiana jest według mnie dosyć dobra, czyli będzie jeździć cały czas od 112 Centrum Handlowe Marki, ale już nie będzie 112 Karolin. To jest wielka strata. Może jeszcze to przegłosujemy, żeby jednak zostało 112 Karolin. Nie wiem, po kiego grzyba ma jeździć 112 na Karolin, bo tam teraz nic nie ma, kompletnie nic nie ma, zwłaszcza jak tam ma budowę metra, to 112 tam kompletnie jeździ po grzyba. Na samym w nocy, w niedzielę czy w sobotę, czy nawet w tygodniu, to już od Lazurowej jedzie właściwie pusta. Co nie zmienia faktu, że na tym odcinku łącząc Brudno z Żoliborzem jest dosyć popularną linią tramwajową, linią autobusową i według mnie to dosyć dobre. No i tutaj po prostu będzie całkiem nieźle to obsługiwać, tak jak tutaj jest zaproponowane. Dalej mamy linię 118, wiecie, to ja mam trochę to powiększę, żebyście mieli lepiej to widoczne. Linia 118. Tutaj jechałaby tylko na Marieszczar. Proponujemy skrócenie trasy do Powiśla, wycofanie z trasy S8 i Wisły Ostrody, gdzie autobusy mają trudność z przejazdem. Na Powiślu z Brudna dojadą pociągi metra M2. Sam pomysł faktycznie, że autobusy dojadą, że można przejechać metrem z Powiśla, według mnie dobre, tym bardziej, że tutaj jak widzimy specjalnie podjeżdża pod metro, prawda, w jednym kierunku, na minus. No ale zawsze coś. No i nie wiem, co o takiej propozycji sądzicie. Zresztą wasze wszystkie propozycje i co wy sądzicie o tym całym układzie, to zapraszam was do sekcji komentarzy. Jestem ciekawy, jak bardzo nienawidzicie tego. Już trochę przekonałem się tego, robiąc sondaż,
ale no dosyć to ciekawe wygląda. Dalej dosyć ciekawa trasa 120. Jedzie dalej do Olesina, tylko ma lekką zmianę, żeby podjechać faktycznie pod metrę Kondratowicza. Według mnie, no nie wiem, czy ten odjazd aż taki na Malborską jest tu idealny. Jeżeli by zrobili po prostu przystanki na Świętego Wincącego tam, gdzie właśnie są wyjścia z przejścia podziemnego, to według mnie taka trasa i taki odjazd nie byłby tu kompletnie niezbędny. A szybciej by przyjechało się tutaj Świętego Widniecego. No ale może to są po prostu jakieś zmiany. Zobaczmy, co mamy napisane. Kolekta trasy, autobusy jechałyby do metra ulicą Malborską i Kondratowicza z większą niż dziś częstotliwością co 15 minut. Na ulicy Głębockiej razem z linią 256 autobusy przejeżdżałyby na przystanek co 7,5 minuty. Utrzymane zostanie tym samym bezpośrednie połączenie wschodniej Białęki i targówka mieszkaniowego z dworcem wschodnim. No nie wiem. Nie wiem, co o tym sądzicie. 126 to jest trasa fantazja. Przeczytam wam w skrócie. Jeździłaby od centrum handlowe targówek do Tarchomin, ale linia ta przejęłaby na Tarchominie część trasy linii 314. Zapewniłaby też całotygodniowe połączenie z zachodniej Białęki ze strefą przemysłową na Żeroniu Wschodnim oraz z centrum handlowym na Annopolu. Faktory. Centrum handlowe na Annopolu. Kto by miał tutaj jakieś podejrzenia, że to może chodzić tylko i wyłącznie o jedno miejsce? No dobrze, jeszcze tam jest Madewilska obok. Razem ze 145 i 156 umożliwiałoby dojazd do stacji metra Kondratowicza z ulicy Brodniczej, Pyszogródzkiej i południowej części Chodeckiej. No i tak, o ile trasa tutaj pomiędzy metro Kondratowicza a metro Brudna to jest fantazja, to wszyscy dobrze wiemy, że to jest jakaś fantazja, to dalej pomysł, żeby jechało to Annopolem obok tramwajów, gdzie będzie tylko i wyłącznie jedna linia tramwajowa, to według mnie dobry pomysł, bo pozostawienie tam tylko i wyłącznie czwórki jadącej do Żelania Wschodniego, to według mnie lekka przesada. Powinno tam więcej jeździć. No i tutaj dalej też możemy zobaczyć, iż później tam przy PKP Żeroń sobie robi drifta, dosyć ładnego, i dojeżdża na Tarchomin, też dosyć ciekawą trasę. Dalej mamy 132, jeździ od Dębów do metro Marymont. No i co my tu mamy w zmianie? Proponujemy połączyć z linią E9 w jedną całotygodniową linię o numerze 132 i skierować ulicę Młocką zgodnie z uzgodnieniami wcześniejszym projektem rozbudowy sieci WTP na Białęce. Trasa połączyłaby wschodnią Białękę z linią metra M1 oraz Żoliborzem i Wilanami. No, ciekawy pomysł. 134 to też jest ciekawa odjechana trasa, bo ona by kończyła swoją trasę na faktycznie metro Brudno. Z tym, że wariantowo by miała kursy przedłużone do Olesin, albo tutaj kończyłaby trochę wcześniej trasę. Autobusy tej linii proponujemy skierować do linii M2 zamiast do odległej od Białęki linii M1. Pasażerów zabiorą co 15 minut w szczycie i co 20 minut poza szczytem i w święta co 30 minut. Wraz z kursami skróconymi zapewniałyby dojazd do osiedla Zielona Dolina i południowej części ulicy Ostruckiej do stacji metra Brudno nawet co 7,5 minuty. No tak, w zależności oczywiście od tego, którędy by się jechało. 145 to jest po prostu zmiana możliwości tej linii, aby tutaj dojeżdżała. Obecna trasa byłaby w większości stałą trasą tej linii. Autobusy 145 zapewnią dojazd do stacji Kondratowicza z ulicy Brodniczej, Wyszogrodzkiej i południowej części Chodeckiej. Co jest tutaj najważniejsze, to jest to, iż jak widzimy, przejeżdża przez Kondratowicza i pomijamy to Brudno. I to jest dobre podejście, bo tutaj na Wyszogrodzkiej teraz będzie bardzo pusto, jeżeli chodzi o linie autobusowe. 156 to jest obecnie trasę na Brudnie proponujemy w większości przyjąć jako stałą. Linia ta wspomagałaby w dowozie do metra z ulicy Ładniczej, Wyszogrodzkiej i Podniowej części Chodeckiej. Autobusy linii 126 i 145 zmieniłyby się też z pętlą za 200. Tam na PKP za Ciszę Gminną to są niezłe odjazdy, jeżeli chodzi o autobusy, jak one tam faktycznie jeżdżą. No ale widzimy, jedzie przez metr Targówek Mieszkaniowy i przez metr Kondratowicza, więc w teorii po prostu mogłaby dowozić i w jedną i w drugą stronę do metra. No i na Wyszogrodzkiej, tak jak mówiłem, kolejna linia. To jest jakiś nowy odjazd.
czyli od Choszczówka do Metro Brudno. To jest bardzo dobre podejście, chociaż na Choszczówkę oczywiście możemy dojechać pociągiem, ale propozycja, aby tam też jeździł autobus, który po prostu częściej ma przystanki, jest według mnie bardzo dobry. Najbardziej od ostatniej stacji metra, która tutaj jest. Też swoją drogą sądzę, że jakieś puszczenie linii autobusowej bezpośrednio od Metro Brudno do Metro Marymont byłoby dosyć dobrym podejściem. Można byłoby sprawdzić, czy ludzie potrzebują takiego połączenia metra. Tak tylko rzucam coś. Natomiast mamy dalej 199, muszę trochę przyspieszyć, bo mniejsza z tym będzie długie. Dalej mamy tutaj do Brudno po Grodzie, tylko że po prostu teraz prościej. Znaczy, autobusy zapewniałyby dojazd do stacji metra Kondratowicza i dalej do pendlin Brudno Podgrodzie. Dzięki temu mieszkańcy Ząbek zyskaliby możliwość przesiadki z metra do wszystkich autobusów do miasta. No dobra, to nawet dobre podejście i to jest chyba jedyna największa zmiana dla linii podmiejskich, z tego co kojarzę. Dalej mamy linię 204, która jedzie do metra Brudno, jakąś okrężną trasą. No jak tutaj widzicie, tak to mniej więcej wygląda, trochę już przeskoczymy. To jest według mnie najlepsza i trasa, która jest niezbędna przy budowie metra. Nowa całotygodniowa linia, która zastąpiłaby linię 333, czyli 333, na wydłużonej trasie zapewniłaby połączenie Kępy Tarchomiejskiej i Bukowa z tramwajami i szkołami na Nowodworach oraz z obszarem Tarchomina. Poprawi dojazd z ulicy Mechofera do tramwaju na Światowida i na Nowodworach. Przyjmie część dawnej trasy linii 126. To jest według mnie dobra propozycja. Nikt nie pojedzie całą tą trasą, ale całotygodniowy dojazd do Kępy Tarchomińskiej jest według mnie czymś bardzo ważnym. Także to jest akurat tak, no tak. Nie wiem, co to robi w zmianach dla metra, ale to powinno tak wyglądać. Dalej 240 ma też ciekawą trasę, bo jeździłoby tylko i wyłącznie do metra Kondratowicza. Powiem wam szczerze, że nawet chyba domyślam się, na którym przystanku te linie, które dojadą do metra Kondratowicza, tam by miały koniec trasy, by się zatrzymywały. Jest taki jeden specjalny przystanek, który się zastanawiałem, po co będzie, ale już wiem właśnie po co. Proponujemy skrócenie trasy do najbliższej stacji metra w Warszawie. Metra w Warszawie, Kondratowicza, zmieniamy, poprawią punktualność komunikacji osiedli przy ulicy Słonecznej w Markach. Ok, czyli kolejne zmiany dla Marek. 245, kolejna linia z Ząbek. Ok, czyli po prostu 700 zostawiałem tam do Tockiej. Tutaj, tak jak w przypadku linii 199, proponujemy skierowanie linii 245 do stacji metra Kondratowicza. I tu widzimy, nie zawraca na metro Kondratowicza, tylko na Brudno po Grodzie, bo tam faktycznie jakieś linie muszą też dojeżdżać, a tam jest duża, ładna pętla, tak akurat można z niej korzystać według mnie. 256, kolejna linia autobusowa do metra Kondratowicza. Proponujemy skrócenie tej trasy z linii do najbliższej stacji metra, czyli stacji Kondratowicza, i zwiększenie częstotliwości kursowania w godzinach szczytu oraz przywrócenie jej funkcjonowania w weekendy na Głębocki. Rozkład zostałby skoordynowany z linią 120 i autobusy zawoziłyby pasażerów do stacji Kondratowicza co 7,5 minuty w godzinach szczytu, czyli to co mówiliśmy wcześniej. Dalej mamy 256. Po otwarciu ulicy Władysława Łokietka autobusy linii 262. Tak, to jest ta jedna z ciekawszych tras, pojechałyby trasą ustaloną w trakcie konsultacji związanych z otwarciem stacji Trocka. Termin wprowadzenia zmian uzależniony jest od wybudowania przez Urząd Dzielnicy Targówek przystanków na ulicy Krośnickiej, Kościelskiej i Władysława Łokietka. To jest według mnie coś bardzo dobrego i ta linia jest bardzo potrzebna. Minusem jest to, iż ta linia nie dojeżdża do stacji metra Zacisze, ale przez to, gdzie aktualnie się znajdowała i znajduje się cały czas komora demontażowa za stacją Trocka odbudowy metra, to nie jest niemożliwe, aby puścić tak te autobusy, ale tam przydałby się autobus, bo tam komunikacja leży i kwiczy. A metro jedzie tam, tylko że pod ziemią i nie ma stacji w tym rejonie. Kolejna linia to jest 314, utrzymane połączenie północnej części ulicy Ostruckiej ze szkołami na Ostruckiej i Mechofera, ulicy Białęczki, z tramwajami na Żadaniu Wschodnim. Czekajcie, bo tu są pisane. Z tramwajami na Żadaniu Wschodnim. Tam tylko jedna linia będzie dojeżdżać. Halo, z ZTM. Jakby to moglibyście przedłużyć do metra Brudno. Albo więcej linii skierować tam. No. 356 to jest linia odjazd, czyli Dworzec Wschodni Kijowska, metro Trocka.
Dosyć odjechana linia, która by zapewniała głównie pod szkoły, ale jedzie właśnie przez targówek fabryczny i to jest według mnie też dobra propozycja. 527 skrócone do metro Konatowicza i to jest akurat dosyć ciekawa rzecz. Główna linia dowozowa do najbliższej stacji metra Konatowicza z osiedla Derby. Linie 160 i 527 zostałyby połączone w jedną linię, która będzie funkcjonowała jako metrobus, czyli jak aktualnie na Alei Wilanowskiej niektóre autobusy, czyli autobusu przedłużającego metro na wschodnią Białękę, gdzie w teorii jeszcze kiedyś były plany, aby tam pojechało metro, a nie na Brudno. Co według mnie byłoby lepszym podejściem, jeżeli chodzi o wysunięcie aż tak daleko metra przy zaciszu. No ale to już kwestia sporna. Z częstotliwością zbliżoną do drugiej linii metra na przystanki podjeżdżałyby co 4 minuty w szczycie oraz co 10 minut w pozostałych porach. Według mnie świetny dojazd, świetna linia, bo co 4 minuty dojeżdżając tam to właściwie dobrze. A ta linia by kursowała i tak wyglądała, dopóki tam faktycznie nie powstanie tramwaj, bo na tej trasie jest planowany tramwaj na Zieloną Białękę. I na tyle mogę Wam zakończyć opowiadanie o tej linii, bo na razie nic nie wiemy. Tu mamy w skrócie przystanki, jak wyglądają linie autobusowe. Metro Konatowicza to jest wielki węzeł przesiadkowy, jeżeli chodzi o linie autobusowe i tego nikt mi nie mówi, że tak nie jest. Linia 500, co ważne, pozostaje. Linia 500 dojeżdżająca do metro Dworzec Gdański, czyli łącząca Grudno z M1, pozostaje. To jest chyba rzecz, o której chcieliby usłyszeć mieszkańcy. Przy metro Brudno nie ma aż tak dużo linii, jest parę linii tramwajowych, o liniach tramwajowych zaraz jeszcze powiem w skrócie. No i tego tutaj trochę jest, a na zaciszu, no tak, jeżeli będzie zespół przystankowy metro zaciszu, będę zadowolony, bo to nie jest do końca pewne. Jeszcze sobie pokażę tutaj jedną rzecz, tutaj na samym górze było krótkie zdanie o tramwajach, co jest ważne. Podobnie stanie się z dwoma liniami tramwajowymi. Relacja Brudno, Dworzec Wileński, Targowa Centrum zapewni metro M2. Tak więc tramwaj linii 25 mogłyby przestać kursować, a uruchomiona na czas budowy metra linia 41 jako 17 pojechałaby od Alei Jana Pawła II na Tarchomin Kościelny. Pozostanie czwórka, czyli bezpośrednie połączenie Targówka tramwajowe Brudna z Dworcem Wileńskim i Centrum. O ile 41 to, że zniknie, to wszyscy wiedzieli. I jedynka pozostaje do Dworca Gdańskiego. O tyle likwidacja 25 obawiam się, że może się nie udać. Bo pozostawienie na Brudnie trzech linii tramwajowych to jest taki żart. Biorąc pod uwagę, jak tam infrastruktura tramwajowa jest bardzo rozwinięta, to jest taki żart. Po prostu Pendla Annapol może przyjąć bardzo dużo linii tramwajowych. Z tego co pamiętam, to są 4 tory na linie tramwajowe. Mamy jeszcze pętlę Żelań Wschodni, gdzie co najmniej 2 tory są tramwajowe, może są 3, nie pamiętam tego dokładnie. I zlikwidowanie tej możliwości, no nie wiem, jakoś mi się nie widzi. I mieszkańcy są też nie będą z tego zadowoleni zbytnio. Powinno się raczej tworzyć nowe linie niż likwidować. Co prawda wiem, że one dosyć mocno nadwyrężają skuteczność metra na tej trasie, bo przejazd tramwajem i przejazd metrem od metro Brudno do Dworzec Wileński będzie prawie taka sama. No ale zatem nie musicie wmuszać ludziom, że metro jest najlepsze. Dobrze, jeszcze w skrócie powiem Wam o zmianach na BBM-owie, tu jest ich mniej. Doskonale wiem, że skrócenie linii 109 jest bardzo, no bardzo kontrowersyjne, tylko jeszcze tutaj w skrócie zobaczymy. Z Bemowa do Śródmieścia nadal będzie można podróżować bezpośrednio liniami tramwajowymi 10, 26, 23, 24 20 i 26. Zapewniamy, aby na swoich pozostałych, aby na swoich trasach pozostały autobusy linii 105, 129, 189 i 523. No 105 to wiadomo, że jest obładowana, więc tam nie ma co zmieniać. No i tak, czy my tu coś jeszcze mamy? Do nowej stacji metra na Bemowie będzie można dojechać tramwajami 10, 11, 26 i 28. No i tak, 109 skrócona do Emilii Plater. Ja się podpisuję pod tym stwierdzeniem, czemu 102, 109 nie możemy dojechać do M2. Powinna ta linia w jakiś sposób być dociągnięta do ronda ONZ czy Świętokrzyskiej. No nie wiem,
Według mnie to jest błąd. Nawet mogłaby ta linia jakieś robić dziwną pętlę, ale żeby dojechała do takiej stacji M2 i nie nadwyrężać łącznika na Świętokrzyskiej, bo to jest zły pomysł. 112 skrócona do nowego Bemowa, no... Z jednej strony to rozumiem doskonale, bo dobrze wiem, że ta linia całkowicie jedzie na trasie linii tramwajowej w tymże rejonie, ale czy ja wiem? Dalej mamy linię 122, która też jest do nowego Bemowa skrócona, czyli tam już dalej trzeba jechać tramwajem. 149 skrócona do metra Bemowo, to jest akurat chyba w miarę dobra zmiana. Wiem, że dużo osób chciałoby dojechać dalej do Wola Parku, czyli do metro Udlyków, i tam mało autobusów zostało pozostawionych. 154 to jest jakoś odjazd, jeżeli chodzi o pętlę przy dworcu zachodnim, ale takie coś wymyślili. 167 tutaj mamy dojazd tym razem do Stare Bemowo i dosyć podobnie, a nie, już chciałem powiedzieć, że podobnie jedzie jak 20, ale to zupełnie inna trasa. Linia 171 do osiedla Górczewska swoją odjechaną trasą. Dalej 177, trochę inaczej. Proponujemy nową trasę linii łączącej nowe osiedla mieszkaniowe na terenie dawnej fabryki ciągników w Ursusie oraz osiedla Ursus Niedźwiadek i osiedla Zionka z Jelonkami oraz linią metra M2 w południowej części Ursusa. Linia 177 zostałaby zastąpiona przez linię 207 na nowej trasie. No to zobaczymy, co z tego wyjdzie. Linia 178 to jakoś zupełnie, nie wiem co to ma, jest, co się, wiem, że tu na Ursusie trochę pozmieniało, a to są akurat nie moje rejony. 190 też z tego co widzimy całkowicie zmienione zakończenie tej linii. 197 dojazd do Wola Parku, znaczy do centrum handlowe Fort Wola, które aktualnie jest jeszcze w rozsypce, ale niedługo będzie budowane ponownie. 201 do metro Księcia Janusza. Mam duże obawy co do zasadności pętli autobusowej metro Księcia Janusza i jakby faktycznie funkcjonowało, czy tam jest to realne. Linia 207, odjechana linia, nie zmienię tego zdania, to jest jakaś odjechana i ja nie wiem co tu się stało. To jest jak niektóre linie autobusowe jeżdżące po kabatach. 220 to też tutaj coś nie wiadomo co się stało. Jakby te przejazdy i odjazdy do nowego Bemowa, jak teraz to wygląda. No oby jeździła częściej, tak to powiem. No jest napisane wtedy, że będzie jeździć co 15 minut i ja akurat czasami z niej korzystam i byłoby dobrze, gdyby była jak najczęściej. 716, tutaj zmienia swoją trochę teraz, aby omijać korki z tego co mi się wydaje. Chociaż jakby puścili tą linię przez aleję 4 czerwca, byłoby według mnie lepiej. No i tu mamy zmianę dla linii 700, czyli by kończyły na stacji metro Bemowo. To jest według mnie dobre podejście, no bo te osoby mogą po prostu dojechać bezpośrednio do metra i pojechać dalej. Co do problemów, jeżeli chodzi o stację Ulrychów i tym, że zostałem tam dwie linie autobusowe. No tutaj nie będę się kłócić z ZTM-em, rozumiem ich postanowienie, że po prostu skoro tam jest metro, no to właściwie ludzie będą mogli dojechać metrem dla wszystkich osób, które kończą swoją trasę autobusową na Bemowie, ale domyślam się, że to nie przejdzie. Tak w dużym skrócie. Dobrze. No, długie to mniejsze z tym. Lecimy dalej. A więc przypominam wam, że to są konsultacje społeczne, które cały czas będę tutaj przewozić. Tutaj ZTM oczywiście przypomina, że bardzo dużo osób korzysta z metra i tak dalej. No ale zapraszam was tutaj do strony, macie ją bezpośrednio teraz w linku w opisie i możecie sobie dokładnie sprawdzić co i jak to tutaj będzie wyglądać. Idziemy dalej, czyli metro na Bemowie, trwają już jezdy, trwają jazdy testowe faktycznie. Muszę to przyznać, że tak się dzieje. I teraz tak, zaczniemy od szukania jakichś moich zdjęć, nie, dobrze, nie widać mnie tu. Tak, to jest najważniejsze co można faktycznie robić. Był Rafał Trzaskowski, był pierwszy przejazd pierwszym pociągiem testowym do metro Bemowo. Konferencja była na metro Ulrychów, dlatego jest więcej stacji tej niż faktycznie Bemowa. No i nie będę mówić wam tutaj o datach, bo ja nie jestem wróżką, nie będę tutaj zgadywać, tylko i wyłącznie w ten sposób. Jedno jest pewne, budowa ma się zakończyć pod koniec
czerwca. A kiedy otworzą, no to 3 miesiące są odbiorów technicznych po zakończeniu budowy, więc jakby koniec wakacji to jest niewyjęty, znaczy według mnie. Obym się mylił, ale raczej w to wątpię. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają nowe odcinki Meta, zapraszam Was serdecznie do linku w opisie i karty teraz, gdzie jest przejazd z kokpitu motorniczego metra, gdzie faktycznie widać cały przejazd przez nowe stacje metra i tunela też przy okazji. W EPOP załatwisz sprawę bez wychodzenia z domu. W poniedziałek 21 marca uruchomiliśmy pilotażowy EPOP, elektroniczny punkt obsługi pasażera. Można w nim załatwić online sprawy komunikacyjne, które dotychczas wymagały wizyty w stacjonarnym punkcie. Co można tutaj zrobić? Obecnie za pośrednictwem EPOP-u można złożyć wnioski o spersonalizowaną kartę miejską. Spersonalizowaną warszawską kartę miejską z uprawnieniami karty warszawiaka. Uprawnienia karty warszawiaka, karty młodej warszawianki, karty młodego warszawiaka. Okay. Umówić się na spotkanie informacyjne dotyczące warszawskiego transportu publicznego. Okej, okay. No to trochę tam dodali nowych możliwości. Dalej mamy kolejne informacje, bo już trochę przyspieszę, bo mniejsza z tym wyjdzie ponad 30 minut, to jest za długo. Czyli tak, mamy z Pragi na bulwary Wiślane, będzie most. Pierwszy oczywiście dowodowy. Tutaj zaczęły się już budowa mostu trwa. Więcej konkretnych informacji ode mnie na temat tego mostu będzie film już w nowym miesiącu, w kwietniu. Co nie zmienia faktu, że o tym był ostatnio u mnie też film na kanale, gdzie pokazałem wam, jak tam Trzaskowski rozpoczął budowę i była konferencja i tam pokazywał. No tam będzie most. Także tak w dużym skrócie. Dalej rowerem do centrum, czyli czas na kolejne trasy tramwajowe, czyli raczej rowerowe. Rada Warszawy wyznaczyła nam nowe zadania związane z rozwojem infrastruktury rowerowej w centralnym obszarze stolicy. Przygotowujemy się do realizacji dróg rowerowych na wolskim odcinku Alei Solidarności oraz wzdłuż ulicy generała Andersa w Śródmieściu. Według mnie to bardzo dobre propozycje w dużym skrócie. Co prawda, mam nadzieję, że odcinek Andersa, który jest na Śródmieściu, tutaj w Śródmieściu, będzie dobrze zrobiony. To znaczy, że nie będzie się kończyć ślepo i będzie się dało jakoś dojechać do Marszałkowskiej i dalszej stacji dowodowej. W co wątpię, ale i tak jestem miło zaskoczony, że jakiekolwiek prace na Alei Solidarności będą prowadzone. Bo to jest jedna z tych czarnych dziur, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe. Na Wolskiej jeszcze moglibyście to zrobić i będzie dobrze. No, żartuję, na Puławskiej. Jakby hello. Płaska na Mokotowie? Jakby... To jest chyba największa czarna dziura rowerowa, jaką znam. Czemu na Puławskiej nie ma połączenia? Tam to nie jest drugi odcinek, ale czemu go nie ma? Do dziś tego nie mogę zrozumieć. Wyremontujemy wiadukt mostu Poniatowskiego. Generalny remont przejdzie wiadukt mostu Poniatowskiego między przystankami kolejowymi Warszawa Powiśle a ulicą Wioślarską. Odnowione zostaną wszystkie jego elementy konstrukcyjne oraz przejście podziemne po wschodniej stronie obiektu. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na tę inwestycję. Co ważne, remont nie będzie się wiązał z utrudnieniami w ruchu. Przynajmniej jakimiś dużymi oczywiście, bo zawsze jakieś są utrudnienia. To jest bardzo dobra nowina. Zobaczmy, jak to wygląda aktualnie. Zadam, co nam tutaj pokazujesz. Się załadują zdjęcie. Okej. Okay. No nie wygląda to najlepiej. Przyznaję. To nie zmienia faktu, że i tak cały most Poniatowski będzie... Będzie w dosyć dużej w remoncie, jak będzie przebudowana linia średnicowa pewnie. No ale tak to jest, tutaj się dzieje. I jeszcze nowe światła na ulicy Konatowicza, postępowanie ogłoszone. W ramach przebudowy ulicy Konatowicza powstanie 5 nowych sygnalicy świetlnych, choć o skrzyżowanie z ulicą Łabiczyńską i Chodecką, wjazd pod Mazowiecki Szpital Brunowski oraz 2 przejście dla pieszych już ogłosiliśmy przetarg i czekamy na oferty. Tak będzie wyglądać ulicy Konatowicza, czyli ścieżki rowerowe po jednej, po drugiej, 2 pasy dla jezdni, bez buspasów i miejsca parkingowe oraz mnóstwo zieleni i chodniki. Mamy jakąś wizualizację, tak to będzie wyglądać. Zobaczmy, co to za autobus. Nie wiem, nie kojarzę. Samochód może i kojarzę, ale autobus? No nie wiem. Także to się tak będzie działo. Dalej Warszawa Zachodnia, zaawansowanie prac przekroczyło 38%. Ja was przepraszam za to, że faktycznie w tym miesiącu było bardzo mało filmów zachodniej. Nie było też na przykład wejścia na plac budowy, z tym
Postaram się już to załatwić jakoś może w kolejnym miesiącu, ale ja po prostu nie miałem zbytnio czasu na nagrywanie zachodniej. Tym bardziej, że cała przebudowa zachodniej teraz się przeniosła na torowisko zachodnie, a tam jest o wiele trudniejszy dojazd i dostęp, co nie zmienia faktu, że już zmieniam swoje położenie i możliwości i w miarę odkryłem miejsca, skąd można dobrze obserwować całą sytuację, więc sądzę, że już niedługo będzie kolejny film zachodni, może jeszcze w tym miesiącu, tego nie obiecuję. I będą już teraz odcinki głównie z torowiska zachodniego i trochę z hali dworcowej przy ulicy Tunelowej, bo nowy dach i nowe perony są już gotowe. Także tutaj jeszcze takie ciekawostki, o co my tu mamy. Zakończenie inwestycji jest planowane na 2023 rok. No i oby tak było. Co z metrem na Karolin? Terminy znowu się usuwają. W dużym skrócie cały czas papierkowa robota. Mamy już właściwie załączniki do załączników tutaj i cały czas nie ma. W dalszym ciągu nie ma pozwolenia na budowę dla ostatniego zachodniego odcinka drugiej linii metra na Karolin. Według optymistycznych założeń pierwsze dokumenty mogłyby wpłynąć do miasta przed wakacjami. W takim wariancie budowa zakończy się w 2025 roku, o ile wpierw wykonawca i inwestor porozumie się w sprawie pokrycia kosztów waloryzacji. Na takie porozumienie jeszcze go oczywiście nie ma. W listopadzie 2018 roku została podpisana umowa na budowę tego odcinka metra, a najbliższy termin zakończenia tej budowy to jest 2025 rok, co by oznaczało, iż sam proces od kiedy było podpisane do kiedy będzie skończone, w najlepszym wypadku będzie trwać 7 lat. To jest za długo. Ten okres powinien trwać maksymalnie 5 lat. No ale jest jak jest. Kolejne informacje to jest już info ulicy i tu jest dosyć duża, mocna zmiana na ulicy Konatowicza, na ulicy Kasprzaka, czyli kolejny etap prac przy budowie tramwaju na Kasprzaka w poniedziałek, czyli dla was pewnie dziś albo jutro. 28 marca tramwajarze wprowadzą kolejne zmiany w ruchu związane z budową tramwaju na Kasprzaka. Ulica Wolska w kierunku centrum zostanie tymczasowo zwężona. Zmiany dotkną też pieszych i rowerzystów. Rowerzystów, to mi się nie podoba. No tak, no to w dużym skrócie, no to jest dosyć duży problem, że tutaj bezpośredni bypass dla samochodów będzie zamknięty. Tu są dwa pasy i bus pas, znaczy tu jest jeden pas i jeden bus pas i przystanek autobusowy 105. Z tego co widzę, przystanek w ogóle wyleciał w kosmos. Ja chyba, że coś ominąłem, ale ja tego nie widzę. Jest tu przejście dla pieszych w tym rejonie i dalej jest przejście kładką, bo tutaj jest nad faktycznie tym też rejonem. No jest dosyć duże utrudnienie. Jeżeli tu jest faktycznie jeden pas wjazdowy w Kasprzaka, no to bójmy się o korki. Inaczej, nie jedźmy tędy. Oby tak nie było, naprawdę. I tu mamy jeszcze ciekawostkę kolejną, czyli jak wyglądają tereny zamknięte. Tu jest ten jeden pas. No, to ja Państwu proponuję się przerzucić na komunikację miejską, najlepiej na tramwaj, bo linia 105 i wszystko tu utknie w bardzo dużym korku. Tu jest przystanek tymczasowy autobusowy, czyli aż tu go musieli wywalić. No i też jak widzimy jest plac budowy już tutaj na Wolski, na środku całkowicie, tam jeszcze rozpoczęła wycinka. Tutaj jest skwer, jak widzimy też jest właściwie całkowicie zamknięty i cały ten rejon jest odcięty od świata. Tu jest jeden tylko pozostawiony wjazd. Jeszcze jak dzisiaj jechałem, to jeszcze tak to nie było w niedzielę. Ale tutaj widzimy też, że tu się zaczynają prace, też jest pozwężane wszystko, bo tutaj całkowicie to skrzyżowanie będzie nowe ze ścieżkami rowerowymi. No i tutaj przejście dla pieszych do zamkniętego rejonu po prostu są odcięte, po prostu, albo nie po prostu nawet. Nie wiem. Ja kiedyś tam pójdę, znaczy, bo tramwaj na Kasprzaka to jakoś na początku kwietnia będzie kolejny film z tego, ale ja chcę to zobaczyć. Ja chcę w godzinach szczytu zobaczyć ten jeden pas na Kasprzaka. Przecież to jest po prostu zabójstwo. Jeszcze ciekawostka, czyli wyburzą Tesco na Kabatach, żeby zbudować bloki. Prace na terenie inwestycji znajdującej się tuż obok stacji metra Kabaty rozpoczną się od wyburzenia hali po Tesco. W miejscu supermarketu
Eco Investment wybuduje apartamentowiec, który oferować będzie łącznie 288 apartamentów o zróżnicowanych metrażach. Ogród Lindertny, strefy sąsiedzkie w postaci m.in. wspólnego terasu na dachu oraz liczne innowacyjne udogodnienia w lokalach, budynkach i ich otoczeniu. Także jakbyście byli ciekawi, co się dzieje z Tesco, no to Tesco znika kompletnie. No i na koniec już tego za długiego, mniejsza z tym, zapraszam Was do sondaży i zobaczmy, jak wyglądają sondaże, czyli czy Twoim zdaniem nowe propozycje WTP a propos budowy metra na Bemowie i Brudnie są dobre? No i większość z Was stwierdziło, iż nie. Nowe testy są nie do zaakceptowania, 30% z Was tak stwierdziło. Kolejną opcją jest 20%, czyli nie wiem lub nie mieszkam w Warszawie. 17% z Was stwierdziło, iż połowicznie dobre są lub połowicznie nie. Tak, ale nie powinni likwidować tramwaju linii 25, 16%. Tak, większość zmian jest dobra, 16%. 32 komentarze, zapraszam Was do bitwy i zapraszam do głosowania, bo faktycznie tutaj dosyć dużo się dzieje w komentarzach i Wasze propozycje też czytam. Kolejna rzecz to drugi etap konkursu na nazwę dla nowej serii o inwestycjach pod Warszawą, która nazwa jest najlepsza i wybraliście, iż nowa seria będzie się nazywać Mazowieckie Inwestycje, nie podwarszawskie inwestycje, nie podwarszawskie perypetie, metropolitane inwestycje czy inwestycje warszawskiej metropolii, tylko Mazowieckie Inwestycje wygrały ten konkurs i już na początku kwietnia zobaczycie pierwszy film. Od razu mogę powiedzieć, z przebudowy stacji Ożorów, chciałem powiedzieć Warszawa, ale ze stacji przebudowy Ożorów Mazowiecki i później będą kolejne inwestycje, jak na przykład w Legionowie czy kolej Gdujecka, oczywiście wąskotorowa. To było na tyle z tego mniejsza z tym, który jest wyjątkowo znowu długi, ale oczywiście dobrze wiemy, o co chodzi. Po prostu chodzi o bitwę, o nowe autobusy, które 20 minut z tego, co widziałem, a Wam tłumaczyłem. Jeżeli taki materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. No tak. Nie, taka sprzaka to będę długo przeżywać. A, no i oczywiście standardowe pytanie, czy zauważyliście, czy ten film jest jakoś inny. I nie chodzi o to, że inaczej mówiłem, czy to, że film strasznie był długi. Po prostu film jest trochę inaczej zrobiony. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!